Dzień Ofiar Przestępstw przypada 22 lutego. Przyjęto go na mocy ustawy z uwagi na dostrzeżenie konieczności działań na rzecz poprawy sytuacji osób pokrzywdzonych oraz potrzeby monitorowania ich nierzadko trudnego położenia. Zwyczajowo od najbliższego poniedziałku do niedzieli, włącznie obchodzony będzie w Polsce Tydzień Pomocy Takim Osobom. Celem jest udzielenie im skutecznej pomocy. Takim realnym wsparciem są bezpłatne na porady prawne oraz wsparcie psychologiczne. Po upływie tego szczególnego okresu osoby dotknięte skutkami przestępstwa mogą liczyć również na dalsze wsparcie. Dzięki sieci pomocy osobom pokrzywdzonym. W całym kraju działa ponad 300 punktów wsparcia, zapewniających pomoc prawną, psychologiczną, psychoterapię, a nawet pomoc materialną. Pełen ich wykaz można znaleźć na stronie internetowej Funduszu Sprawiedliwości. W suwałkach ośrodek okręgowy znajduje się przy ulicy Nonibicza 91. Tutaj pomoc można uzyskać od poniedziałku do soboty włącznie, należy jednak zauważyć, że jest ona udzielona w różnych godzinach, które umożliwiają kontakt nie tylko w środku dnia. Lokalne ośrodki funkcjonują również w pobliskim Augustowie przy ulicy 3 maja 60 w niedalekim Olecku przy ulicy Kolejowej 31 oraz nieco dalej położonym Ełku przy ulicy Kościuszki 27a. Te punkty dostępne są w stałych terminach we wtorki i czwartki od 15 do 20.